Witam serdecznie. Dzisiaj pogadamy, jak rozpoznać toksyczną kobietę, toksyczny związek. Warto sobie posłuchać, tym bardziej, że na końcu przygotowałem dla Ciebie mój najnowszy kurs, który można do jutra jeszcze taniej pobrać, także polecam. Przede wszystkim zwróć zawsze uwagę na komunikację z kobietą. Jeśli kobieta już na początku relacji jest pretensjonalna i Wy się dogadaliście, ona ma już w sobie taką ukrytą formę ironii, agresji, przejawia pretensje w Twoim kierunku, nie napisałeś do mnie ostatnio, po pracy nie odezwałeś się do mnie, to już widać, że ta kobieta ma pretensje. Być może na początku to nie jest jeszcze takie widoczne, ale to już jest sygnał, że coś jest nie tak. Jak ona przykładowo Ci mówi, no nie odzywałeś się do mnie wczoraj, chyba z kimś siedziałeś, chyba nie byłeś zainteresowany. Widzisz, ona po prostu ma pretensje. Nie zapyta Cię normalnie, a co robiłeś wczoraj, tylko już widać tą pretensjonalność. Jeśli kobieta w nadmiarze pokazuje tego typu cechy, ciężko z nią będzie zbudować zdrowy związek, ponieważ ona się nie chce dogadać, ona nie chce zrozumieć sytuację, tylko po prostu widać w niej negatywne emocje. Dokładnie tak samo, jeśli spotkałeś się z kobietą i ona Ci mówi, że na pocałunek to musisz zasłużyć, na dotyk trzeba zasłużyć, nie znacie się na tyle i tak dalej. Oczywiście ona to robi po to, żebyś Ty się bardziej poświęcił dla relacji. No i w wielu przypadkach to jest kobieta, która ma niską samoocenę i przez to ona chce kontrolować Twoje zachowanie, żeby się poczuć bezpiecznie. Natomiast problem polega na tym, że to bardziej odrzuca niż przyciąga. I taka kobieta zamiast przyciągać silnych facetów, przyciąga słabych mężczyzn, którzy się dają na to złapać i faktycznie próbują się dla niej starać. Co powoduje, że ona też jest potem nieszczęśliwa. Kolejna sytuacja, kiedy możesz zauważyć, że kobieta jest toksyczna. Nie da się z nią dogadać. Ona cały czas myśli tylko na zasadzie, ja mam rację, nie będę Cię słuchać, jest zarozumiała, czasami opryskliwa, obraża się, kłamie. O, ostatnio kolega dzwonił i opowiadał, że pracował ciężko za granicą, żeby rodzinę utrzymać, a jego ówczesna kobieta symulowała ból brzucha i on przyjeżdżał z zagranicy, całą noc nie spał, jechał do Polski, a potem się okazywało, że ona mówi, że wiesz co, już mnie przestał ten brzuch boleć. Czyli chłopak zasuwał z zagranicy, zwalniał się z pracy, którą mógł stracić, potem znowu wracał za granicę, żeby pracować, bo ona miała po prostu taki kaprys. To nie jest normalne i jeśli kobieta Ci robi tego typu świństwa, no to wiesz, coś tu jest nie tak. Tak samo, jeśli Ty wracasz z pracy, ona Ci mówi, że Ty pracujesz, że o niej nie myślisz, że jesteś skupiony tylko na sobie, no to bardzo łatwo można zrozumieć, że ta kobieta, ona nie widzi w tym wszystkim Twojego oddania, tego, że się starasz, tego, że powinna Cię za to nagrodzić, tylko ona po prostu cały czas dalej myśli roszczeniowo i takie podejście będzie zawsze prowadzić do toksycznej relacji, bo prawdziwa miłość nie ma w sobie roszczenia, że Ty coś musisz. Kobieta chce dla Ciebie dobrze, chce o Ciebie dbać, zrobić Ci kolację, przytuli Cię, pocałuje. Toksyczna kobieta, ona będzie roszczeniowa. Ona Ci powie, że przyjechałeś do domu i nic nie kupiłeś, że Ty byłeś w pracy, a o niej nie pomyślałeś, tak? Więc ona nie będzie myślała o tym, że Ty się zmęczyłeś, że jesteś chory, że Cię boli noga, nie wiem, że wylądowałeś w szpitalu, tylko będzie myśleć o sobie. Jeśli trafiłeś na taką kobietę, papa, muszę jej powiedzieć, i warto dać sobie spokój, bo czasami nie warto się angażować w tego typu relacje. Naprawdę się będziesz z tym męczył i no, nie poznasz kobiety, która będzie tą prawdziwą partnerką na dłuższy czas. W wielu sytuacjach naprawdę nie warto, kiedy widzisz tego typu objawy. Jeśli kobieta wypomina Tobie Twoje błędy w relacji, cały czas to wypukla, wspomina swoich byłych, pisze z wieloma facetami, obraża się często, stosuje ten mechanizm huśtawki emocjonalnej. Raz poszła na imprezę i nie odzywa się, nie odpisuje, a potem się pojawia, jakby się nigdy nic nie stało, no to widać, że ona ma po prostu też problemy z tą chwiejnością, więc kolejnym sygnałem, że kobieta jest toksyczna, jest ta chwiejność.
Jeśli kobieta raz się do ciebie uśmiecha, raz się obraża, raz jest miła, raz zazdrosna, widać, że będą problemy i to często na początku. Więc musicie na to zwrócić uwagę, bo jeśli te sytuacje się pojawiają, no to idę o zakład, że ten związek już po prostu nie będzie normalny. Jak zadajesz pytanie, dlaczego jesteś smutna, a ona z agresją odpowiada, domyśl się, to już widać, że ona ma jakieś jazdy i problemy. I takich kobiet naprawdę powinieneś unikać. Przede wszystkim, tak jak często mówiłem, to się wiąże z tym, że taka dziewczyna była odrzucona w dzieciństwie. Przeżyła tą traumę odrzucenia, izolacji. Może mama ją w pokoju zamykała, może ojciec powiedział, żeby się nie odzywała, bo nie ma prawa głosu. I te wszystkie emocje, ta cała złość, jak ona była dzieckiem, tłumiła się w niej i nie została właściwie przepracowana. Rolą rodzica w życiu dziecka jest nauczyć dziecko zarządzać emocjami. A jeśli ta kobieta przeżywała dużo stresu, będąc dzieckiem, to właśnie ona nauczyła się tak to kontrolować, to nie jest dobre słowo, nauczyła się tak po prostu emanować tymi emocjami, że się obraża, że jest wkurzona, że tupie nóżką, że się złości, bo dokładnie to samo robiła jako mała dziewczynka w obliczu sytuacji w domu. Warto o tym pamiętać i warto też zwrócić uwagę na to, jak wyglądało dzieciństwo twojej kobiety. W tym miesiącu przygotowałem coś dla ciebie, mój najnowszy kurs Jak się całować z kobietami i techniki pocałunków jest dostępny. Ten materiał możesz pobrać jeszcze tylko do jutra, o połowę taniej, więc polecam, bo jeśli potrafisz podniecająco całować kobiety, one same się będą wciągać w relacje, one same będą pragnąć więcej seksualności. Pobierz sobie cały ten nowy kurs, do jutra jeszcze 50% taniej, fantastyczna wiedza, która działa, daje efekty i metody, które bardzo, ale to bardzo podniecają kobiety. Przekonaj się sam, jak to działa, bo bez dobrego pocałunku znudzisz się kobiecie i będzie cię traktować tylko jako kolegę, a jeśli kobieta poczuje tą zażyłość seksualną, no to będzie miała ochotę na seks, na orgazm i na coś więcej. Pobierz sobie koniecznie do jutra. Pod tym linkiem możesz to wszystko ściągnąć. kurs.uwodzeniewdzień.pl /CA Jak się całować z kobietami, techniki podniecających pocałunków. Tylko jeszcze do jutra, o połowę taniej. Polecam, bo ten materiał jest naprawdę świetny. Musisz to zobaczyć. Przemyśl sobie to, co powiedziałem. Do zobaczenia. Cześć.